Jak to się stało, że taka maleńka Asia zapragnęła uderzać i kopać? Kiedy to było? To pamiętasz ten dzień? Czy to była chwila, moment, tydzień, miesiąc? Ja zawsze byłam jakaś energiczna, mam siostrę bliźniaczkę, ona jest tą cichą częścią, jestem tą bardziej głośniejszą i energiczną i zawsze załatwiam sprawy za nas dwie, a po prostu poszłam na trening, bo poszłam z ciekawości, no i tak zostało, no. I zostało. I rodzina tradycyjna, jak wspomniałaś, z wartościami, nie miała nic przeciwko, w to nie wierzę, musisz zaprzeczyć. Znaczy zdarzało się, że do tej pory moi rodzice się martwią, ale no, wcześniej też już nie mieli wyboru, po prostu ja będąc jeszcze młodą dziewczyną świadomie to wybrałam, no oczywiście były jakieś aluzje co do siniaków, po prostu martwili się o moje zdrowie, ale byli szczęśliwi, że odnalazłam coś, co lubię robić. Jak zdobyłaś tytuł UFC niedawno, to ile SMS-ów było na komórce? Liczyłaś może? No nie, jeszcze do tej pory mam nieodczytane, powoli odpisuję. Media oszalały, social media. Na szczęście pomaga mi w tym Marcin Depczyński, social media manager i inne osoby. No to także to coś fajnego, coś miłego. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jak nie odpiszę, ale po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Asiu, powiedz, Amerykanie już nauczyli się wymawiać twoje nazwisko, bo mieli problem straszny przy Danielu Omilańczuku. No, gdzieś tam ciągle walczą i próbują, ale co niektórym już wychodzi, także jest okej. Powstały nawet fora o tym, jak wymawiać moje nazwisko i próbują to trochę przekształcać na angielski. No, jakoś im to wychodzi. No, będziesz musiała im pomóc. Jest tak naprawdę w twojej karierze teraz taki etap, w którym zaczynasz tak zwane, w cudzysłowie, wizyty w zakładach pracy. No, wiesz, z czym to się je. Jak ktoś odnosi sukces, to ma potem śmietankę, ale też ma taką misję. Ty wiesz, że to jest też misja, bo ty reprezentujesz sport i tym sportem możesz też takim małym pomóc, na przykład wyjść z ulicy. No tak, ja mówię, sport to jest twarda szkoła życia, bardzo wiele uczy, bardzo mocno przygotowuje do życia, po prostu uczy nieodpuszczania, dawania z siebie wszystkiego, co można, uczy ciężkiej pracy. Mówię, to się bardzo przekłada na życie codzienne, na relacje z ludźmi. Myślę, że sport pomaga wielu też ludziom odżyć, czy odnaleźć się w życiu, zrezygnować z jakichś nałogów, coś wspaniałego, mówię, same superlatywy. To jest wielka presja, bycie mistrzem. Zawsze się zadaje to pytanie. Łatwiej zdobywać, łatwiej gonić, niż być gonionym, być ściganym. To wielu sportowców, mistrzów powtarzało. Ty pewnie też to potwierdzisz, a może nie? No tak, ale ja czuję jeszcze większą motywację do treningów. Ja myślałam, że już ze względu na to, jakie mam doświadczenie w sportach walk, że będę się rozwijała, że będę utrzymywała może formę, ale ja mówię, ja się cały czas rozwijam i chłonę wiedzę z treningów jak tylko mogę i to mnie bardzo cieszy, że w sporcie nie ma barier. Ja się spojrzałem na statystyki ciosów i kopnięć walki twojej mistrzowskiej z Esparcą i to jest niesamowite, bo przewaga twoja była tak ogromna, jakby to była walka no, zawodniczki o klasę lepszej od drugiej. No zdeklasowałam ją, ale ja mówię, tutaj nie można ujmować nic Karli, bo wiele składowych wpływa na sukces w sportach walk. Jest to sport indywidualny, oczywiście wiele osób na to pracuje, ale w klatce już jest się samemu, jest narożnik, który podpowiada. Ja byłam do tej walki mocno przygotowana, mocno zmotywowana. Jak mówię, to były, teraz powiem, że to były moje najmocniejsze przygotowania. Mam nadzieję, że przy kolejnej powiem, że o krok znowu dalej poszłam. Byłam gotowa na nią i wygrałam, zmotywowana byłam. Pragnęłam tego, spełniłam swoje największe marzenie i teraz będę je utrzymywać. No i to prawda, że gorzej być tym uciekającym, ale mam nadzieję, że utrzymam ten tytuł jak najdłużej. Taki mam plan i go zrealizuję. Właściwie ten klub MMA Rachion Olsztyn to jest jakaś kuźnia talentów niesamowita. I jak wy tak, nie wiem, może wy po prostu tam macie takie pozytywne prądy, no nie wiem, coś jest niezwykłego w tym klubie, że mamy mistrzynię i to jeszcze wcześniej mistrzów też mieliśmy. Ja myślę, że chodzi o to, jakimi osobami jesteśmy. U nas jest wielu mistrzów różnych organizacji. Jest Mamed Khalidow, Asma Beksaidow, Adrian Zieliński, obecni mistrzowie innych organizacji. Mówię, jest sporo talentów. U nas nie ma miejsca na gwiazdorstwo. Jak wiele rozmów musiałaś odbyć w swoim życiu z ludźmi, którzy krytykowali cię za twój wybór?
podejrzewam, że ogromnie dużo. Takimi, którzy no, imputowali ci może, że nie powinnaś iść tą drogą, że kobiety raczej nie powinny się bić, kopać, tarzać. Musisz mieć chyba jakieś trzy zdania nauczone na pamięć, które powtarzasz. Masz coś takiego? O, to było dobre. Trzy słowa, to cztery nie będą. Chwalisz się czy żalisz? Może być? Nie, po prostu nie mam, nie, w ogóle nie prowadzę takiej dyskusji. Ja nie ingeruję w niczyje życie. Ja myślę, że mogą mi tylko zazdrościć, a ja nie czytam komentarzy, czasami gdzieś to wpadnie po drodze, że jestem dumnym katolikiem, że jestem patriotką, lepiej tego nie pokazywać. Chyba o to w tym właśnie chodzi, żeby promować siebie, swoich bliskich, swój kraj, o to w tym wszystkim chodzi. Ja jestem dumna z tego, co robię, jeżeli to się komuś podoba, cieszę się i dziękuję takim osobom, które są szczere, no a świata nie zmienię, także tak zwani w tych czasach hejterzy będą zawsze. Dzięki.